Pojechaliśmy na kółka, jest gigantyczny korek z przodu i z tyłu. Kasia jest zdziwiona, że tak nigdy nie było, a to zobaczcie, kółka mają branie. Jesteśmy na parkingu od kółek, zobaczcie, tam są przygotowani, mają swoich 10. A my mamy 3 kółeczka i 2 trzeba dokupić. Patrzcie, ludzie, jest w ogóle 9 rano. To cały parking zawalony. A najgorsze jest to, że jest limit miejsc. Jak już będzie za dużo ludzi, to już się wpuszczają i koniec. Patrz, jaka fajna kółka. Tutaj siata, żeby tyłek nie zapadał się. Miejsce na picie, oparcie. Mamy napompowane kółeczka. I są fajne z tymi oparciami. Kiedyś pływałam, ale nie miałam tego oparcia. Potem boli kark. A z takim oparciem, to elegancko. Miejsce na wodę. Taką szyszę znalazłam. A teraz pajęczyny. To jest bardzo podejrzany mały pająk pod nią. Co wam do samochodu, do Kasi torby? O, to już nie jest taka ładna, to już jest koślawa. Taka? No to już jakaś biała, jest taka dziwna. Nie jest w sumie zła. Ceny wyglądają następująco. Nie ma tragedii. Ale na przykład to kółko kupiliśmy za 15 dolarów, a to wypożyczycie takie samo za 15, więc lepiej kupić swoje. No jest tam, zobacz. To niebieskie 14,50 czy 14? A 14, no to dolar różnica, macie swoje, nie? Lux. Pamiętajcie, że jak będziecie szli po kółko, to najpierw napiszcie swoje dane właśnie, że się zgadzacie na to, żeby tu przebywać. Jak coś się stanie, to własna odpowiedzialność, bo kółka dopiero potem możecie wypożyczyć. Więc tu już bez sensu stoją w kolejce. Potem wychodzi na to, że sorry, ale musisz iść najpierw tamto wypełnić i potem znowu stój w tej kolejce. Tam już ma kółka. Mama sobie wzięła z dnem takim, no z dnem po prostu kółko i z oparciem. A ja sobie wzięłam z siatką pod tyłkiem i oparciem. Mama już ruszyła z kółkiem. Idziemy dokupić 2 kółka. I lecimy. Jeszcze jest tu tramwaj, który później z końca rzeki podróży to znowu na początek. Więc te bilety na tramwaj też kupimy, żeby nie tachać tych kółek ze sobą. Oni pewnie czekają na ten tramwaj. O, park stanowy i czytukny. Można właśnie na kółeczkach, można na kajakach i kanu. I tak wygląda nasza trasa. Zobacz, takie kółko, 14 dolarów, a wejście na tramwaj 7,50. I to jest wejściówka na cały dzień już wtedy, aż wam się znudzi. A zjazd ile? Półtora godziny na rzece? Półtora godziny, więc kilka zjazdów i jest git. Czekamy właśnie na tramwaj, każdy ze swoimi kółkami. I tramwaj zajedzie, my siadamy, a na pakę wrzucają wszystkie kółka. O, patrzcie, nasze kółko ze sklepu, 15 dolarów, większa siata. Ja mam taką maleńką siatę, to jest siata na cały tyłek praktycznie. I większe, szersze jest w ogóle chyba. Chociaż może szersze nie, ale te miejsca tam do siadania i większy. No, no i większa ta siatka. Tak, 14 za to i oddajecie, a to 15 macie własne. Lepszy deal kupić. I ma większą dziurę. I ma większą dziurę. Kasia też ma swoje. A ja mam takie małe. Idzie tramwaj. Taki właśnie się będziemy pakować. Z tyłu widzicie naczepana kółka. Jesteśmy w tramwaju. Zaraz ruszamy. Kółka na pacę są. Właśnie zjechał kolejny, a my dalej stoimy, więc nie wiem, czy nie szybciej wziąć swoje kółko pod pachę i iść, niż właśnie kupić za 7,50 tramwaj, jeszcze czekać, zanim oni wszystkich załadują, czekają, żeby jeszcze kogoś dopchać. Oh my god, w końcu. Cofam moje słowa. Kawałek jest, żeby te kółko nieść, więc dobrze, że mamy ten tramwaj. Nawet tak trzeba czekać, zamiast płynąć sobie w rzece. Wysiedliśmy z tramwaju i targamy kółka. Nożeczkę. Idziemy z kółkami zarzuconymi na plecy. Nie ma lekko. O, kawałek trzeba iść od tego tramwaja. 5 minut na pewno. O, jak widzicie, tam już się zaczyna
spływ i tam osoby na kółeczkach. I tak sobie będziemy dryfować. Chyba półtora godziny i wtedy znowu na tramwaj. I znowu. Fajna, chłodna ta woda. Akurat, bo jest ciepła. Jest trochę zimnego w sam raz. Pamiętajcie zabrać klapki. O, to podstawowy element wyposażenia na kółkach. Chyba, że macie gasło. Ja też to mam. Trafiło mi jakieś felerne kółko. No co chwilę słyszę, jak mi powietrze ucieka. $15? Za co? Ja się pytam, za co? Słyszycie? Ucieka powietrze. Właśnie próbujemy rozwiązać sznurki, że moją mamę podłapać, bo biedna gdzieś tak wygrasuje od drzewa do drzewa. I ostre drzewo. Powinniśmy przeprowadzić akcję ratunkową. Mama gdzieś tam w kąciku. I co, żebyśmy ją podpięli do siebie. O nie, zablokowała się. O Jezu, za mocno mnie odkręciły się. Wylądowałam na krzokach. Nie pchajcie mnie tu, bo tu są krzaki. No zabierz se, mama, to nie trzymaj. Bo to musimy ściupić jakoś, żeby to było bliżej siebie. Jesteśmy około pół godziny od początku spływu. Niektórzy, co nie mają tramwaju, wysiadają sobie po prostu tutaj. A ci, co mają tramwaj, płyną 45 minut dalej. Kościół zechce popływać bez kółka. Teoretycznie możesz tutaj po was zacząć, jak nie masz tramwaju, i płynąć w dół. I wtedy podejść do góry. Albo możesz iść do góry i wysiąść tu z powrotem. Otóż to są opcje różne. No, dużo osób jest powiązanych z linami, tak jak my. Bartek zgubił laczkę. Zapał. No. I sobie płyniemy. Mama na sznurku, żeby się nie zaginęła w akcji. Dobrze. Waszka na mnie siedzi. Lubi mnie chyba. My sobie pływamy, ja pływam z Waszką. Daniel wiosłuje, a my księżniczki siedzimy z mamunią. Mamy, nagrywam, bo widzę, zmienia pozycję. Może fajnie do wody, będzie śmieszno. No, będzie śmieszno. Wiosło mam. Nie zawaham się ich użyć. To ja napędzam ten interes tutaj. Co, napędzaj dobrze, bo zobacz. Mama, dmuchaj! Chyba pomogę, co? A udamy radę. Damy radę. Pociągam. Taka mielizna. Miniemy. Ratuję was. Dało się. Okej, się impreza z tyłu. Nagraj.
godzinę na kółkach? Czemu nie? Właśnie Daniel zrobił fikołka do wody i telefon zaginął, ale wziął okulary, tam kilku od razu też w okulary wzięło na nos i znaleźli. Już płynie z powrotem. Dajesz, bo kółka nie mają hamulców. Akcja ratownicza, tu się kończy spływ, a oni pojechali w prawo, ojciec próbuje ratować. Dzieciakowy są tutaj, sam zaskoczył. O, jedna osoba jest zawsze taka, coś mieć wszystko pod kontrolą. Mama zaraz też tam poleci. Zielony kółko. Daniel widzę też już z drugiej strony. Nie rozumiem, wysłania, odbiła się krzak. Kasia płynie, Bartek płynie, Daniel płynie, ja płynę i pytam się, a gdzie mama? Jednego z kółku będziesz kręcić. Już jesteś w środku, co namarudzisz? Dobrze jej poszło. Myślę, żeby to płyniemy, ona może 20 minut później, bo ktoś będzie chciał... To może drugim okrążeniem ją złapiemy. A zdjęcie tam było aligatora, jak nie wchodziło. Gdzie? Zapisało. Gdzie zdjęcie? Z narysowami takimi. Tutaj? Nie. Masakra. Aligator. Mama już zwykle tam, już są boje, że trzeba na prawą stronę. A mama... Jak zwykle. Jak się ciągle przy brzegu obijała, to nagle jak przyszedł czas, żeby na lewej się trzymać, to ona za drugą. Ja się cieszę, że Daniel ją ratuje, bo Kasia powiedziała, że ona by pomachała z Bartkiem i już poszła. Oh my god, trzeba mamę cumować. Są znaki wcześniej. Są. Look how white your feet are. They have no color. Patrzcie, jakbyście nie mieli wykupionego tramwaju, 25 minut z buta. Z kółkiem. Koniec na dzisiaj kółek. Dwa spływy za nami, około 2 godziny każdy. Raz krócej, raz dłużej. Ogólnie było super. Mi się bardzo podoba, szkoda, że nas w Norwegii nie ma czegoś takiego. No ale też za zimna woda i ciężko na taką pogodę. Tutaj kurczę gorący upał. Na parkingu już mało samochodów zostało. Muszę zabrać moje 3 szyszki, które schowałam pod kołem od samochodu, bo Kasia nie chciała dać do samochodu, bo pająki. Ale już jakby jakiś był w środku, to już był uciek, więc wydaje mi się, że na legalu mogę je teraz już zwinąć do środka. Pokażę tam. Ukryte.